W dzisiejszym nagraniu w pierwszej kolejności chciałabym Ci podziękować za tak pozytywny odzew pod poprzednim nagraniem. Obiecuję, że takich tematów na kanale pojawi się więcej. Natomiast dziś przychodzę do Ciebie z tematem nietypowym, który powinnam być może już dawno poruszyć. Lepiej późno niż wcale. Dlatego dziś powiem Ci o tym, co od dawna już mnie niepokoi, o tym, co pojawia się w moich wiadomościach, w komentarzach i tak dalej. Mianowicie, często zdarza mi się czytać komentarze, wiadomości przepełnione smutkiem, którym towarzyszą frustracja i rozgoryczenie. Treści, jakie otrzymuję, są na przykład takie: Justyna, nie mogę już dłużej na siebie patrzeć w lustrze. Justyna, czy można to jakoś przyspieszyć? Ja chcę, żeby to już teraz zniknęło. Tutaj chodzi o trądzik. Kolejna wiadomość. Wyglądam beznadziejnie, nawet nie wyślę pani zdjęcia, bo się pani przestraszy. I najgorsze chyba z najgorszych, jakie otrzymuję, to jest koleżanki mówią mi, i tutaj pada cała litania, że wyglądam staro, że to, że tamto i tak dalej, i tak dalej. Nie. Kochana, tak dłużej być nie może i nie pozwolę na to, żeby w Twojej głowie pojawiały się takie myśli. Jeżeli nie masz wsparcia od najbliższych, to będziesz to wsparcie miała u mnie. Zanim jednak przejdę do szczegółów, muszę zdradzić Ci pewną kwestię. Chodzi mi o to, że być może nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak w rzeczywistości działa taki mechanizm myślowy w Twojej głowie. Nasze myśli są naładowane energetycznie i my wysyłamy taką myśl w eter. Innymi słowy, przyciągamy wszystko to, co jest na tej samej częstotliwości, co nasza myśl. Czyli w dosłownym tego słowa znaczeniu stajemy się tym, o czym myślimy. Pojawia się myśl, przychodzi za nią uczucie, no i potem już mamy efekt domina. Jeżeli przez lata bądź długi czas ciągle towarzyszą Ci takie myśli naładowane negatywną energią, to niestety będziesz odczuwać tego skutki w swoim świecie zewnętrznym, nawet jeżeli chodzi o wygląd. Możesz w to wierzyć bądź nie. Innymi słowy, to co wewnątrz manifestuje się na zewnątrz. Ja wiem, że nie jest łatwo takie myśli zmienić, w szczególności jeżeli nie masz wsparcia od najbliższych. Dlatego postanowiłam być dla Ciebie tym wsparciem, tak jak już wspomniałam. I serdecznie Cię chciałam zaprosić do grupy na Facebooku, którą stworzyłam teraz na dniach. Grupa nazywa się Misja Zawsze Młoda i każdy może do tej grupy dołączyć. Jest to grupa oczywiście bezpłatna, darmowa dla każdego. Grupa ma na celu motywować, inspirować i dawać Ci dawkę pozytywnej energii. Energii, która również zmotywuje Cię do działania. Na grupie nie będą powtarzały się te same treści, co na YouTubie bądź w innych moich platformach społecznościowych, takich Instagram czy Facebook. Będą natomiast odbywały się tam wyzwania, darmowe live'y. Nie jest to również tablica reklamowa, dlatego nie obawiaj się, że tam będziesz zasypana jakimiś reklamami, kup to i tamto. Nie, jest to absolutnie niedozwolone. I na grupie jesteśmy po to, żeby się motywować, inspirować. Możesz podzielić się swoim stylem życia, swoją dietą, swoją pielęgnacją. Możesz pochwalić się, jakie efekty osiągnęłaś. I pamiętaj, zawsze możesz liczyć na dobre słowo. Właśnie dlatego powstała grupa. Grupę znajdziesz pod hasłem Misja Zawsze Młoda. Również znajdziesz link pod opisem tego filmu. I powtarzam, to jest całkowicie bezpłatne, bez żadnych zobowiązań, tak żeby każda kobieta, która mnie teraz ogląda, mogła do tej grupy dołączyć. Kochana, zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma Facebooka, korzysta z Facebooka, dlatego jeżeli chciałabyś się podzielić ze mną oraz z innymi użytkowniczkami swoją metamorfozą, pielęgnacją, swoją historią na Instagramie, możesz oznaczyć swój post hashtagiem Misja Zawsze Młoda. Kochana, jestem tutaj, ponieważ zależy mi na Tobie i nie pozwolę, żeby takie negatywne myśli pojawiały się w Twojej głowie, a tym bardziej wpływały na jakość Twojego życia. Dlatego czas uciszyć tego wewnętrznego krytyka i do zobaczenia na grupie.